Właśnie zakończył się wywiad, spotkanie z synem jednego z dyrektorów, z panem Jackiem Baurskim. Teraz montaż słowno-poetycki słyszymy w tle na temat historii Fabloku. Oprócz tego mamy symulator lokomotywy elektrycznej ET-41, tak nauczyłam się. Można sobie pojeździć, zobaczyć, jak taka lokomotywa wyglądała, jak jeździła, trochę poczuć się jak taki mały maszynista. Za nami symulator, czy to symulator własnej konstrukcji? Symulator jako program jest oprogramowanie całkowicie darmowym, stworzonym przez ludzi z pasją. Można sobie pobrać, jeździć za darmo w domu. Natomiast pulpit dostaliśmy od przewoźnika kolejowego PKP Cargo, który udostępnił nam właśnie całe wyposażenie kabiny. A następnie my zmontowaliśmy pulpit właśnie z oprogramowaniem maszyna i dzięki temu można teraz używać tego pulpitu jako symulatora do jazdy. Czyli to jest tak, że jak ktoś siada, to właściwie czuje się jak w prawdziwej lokomotywie? Jak najbardziej. Wszystkie urządzenia działają tak jak w prawdziwej lokomotywie. Wszystko jest realistyczne. Trasy również są realistyczne, jak i fikcyjne. Także można odwzorować różne sytuacje nietypowe, także różne warunki atmosferyczne. W budynku, warsztaty, różne rodzaje lokomotyw będzie sobie można wykonać. Oprócz tego cały czas jeździ nam ciuchcia LGD. A zaraz po montażu słowno-poetyckim zapraszamy na zwiedzanie wystawy pierwsza w Polsce, czyli na stulecie założenia Fabloku z oprowadzaniem kuratorskim. Jak się podoba tutaj? Jak najbardziej się podoba. Cieszymy się. Dzieciom myślę, że też się podoba, gdyż aktywnie biorę udział na tym symulatorze. No, będziemy też zwiedzać wystawę związaną z Fablokiem, z historią Fabloku. Dzieci miały też zajęcia takie warsztatowo-plastyczne, także myślę, że jesteśmy zadowoleni i dzieci również. Czyli dla małego i dla dużego. Tak jest, dokładnie, tak jak pani ujęła. Od lat wiedzieliśmy, że edycja 2019 Nocy Muzeum musi być poświęcona Fablokowi. Na ten czas również planowaliśmy okolicznościową wystawę i myślę, że byłby błąd, gdybyśmy takiej imprezy nie przygotowali, bo całe miasto jest i było przez te 100 lat jakby związane z fabryką. Chrzanów to Fablok, Fablok to Chrzanów. Fablok dzisiaj tematem przewodnim. Jak wrażenia? Bardzo nam się podobało. Sama wystawa i organizacja. Wszystko wydaje mi się, że w jak najlepszym stylu. Dlatego warto to zobaczyć. Ty jesteś z tego młodszego pokolenia. Ten Fablok rzeczywiście dla ciebie też jest jakiś taki znany, czy to jednak już wspomnienie przeszłości? No oczywiście, jak tutaj się pytają znajomi, skąd jestem, to mówię zawsze Chrzanów. Tutaj była taka fabryka lokomotyw, pierwsza w Polsce. Zawsze to poruszane jest przeze mnie, także tutaj zawsze się tym chwalę wręcz. Mamy dzisiaj chociażby spotkanie z synem jednego z najbardziej znanych, znakomitych dyrektorów, Janusza Baurskiego, tuż po wojnie, po zniszczeniach, gdzie stawiał na nogi fabrykę. Ojciec umiał to robić. On zaczynał pracę w Fabloku od odwiedzania oddziału. Codziennie był 2 godziny najpierw na oddziałach. To montażowym, to jakimś tam kuźniczym, czy tam innym, prawda, i obchodził, ludzi znał. Tata był codziennie na oddziałach, czyli on żył tym Fablokiem. No, ojciec mój żył od początku do końca. Jak nie było premii dla pracowników, to ojciec wsiadał w pociąg i jechał do Warszawy. I tak długo, jak nie załatwił premii, tak nie wracał, prawda? To znaczy nie zdarzało się to często. Jak mu odmówiono, że 500 osób on chce zatrudnić młodych do technikum i szkolić i że to nieprawidłowo, to ojciec znowu buch tam, prawda, i musiał im wytłumaczyć. Był niezwykle eleganckim człowiekiem, był taktowny. Nigdy się nie zdenerwował. Wystawa rzeczywiście imponująca, bo to taki zbiór właściwie wszystkiego, i makiet, i zdjęć, i dokumentów, nawet biletów. Chcieliśmy z tych naszych zbiorów, które udało nam się rok temu po prostu jakby odkupić od syndyka i zostawić tutaj w Chrzanowie, żeby to się nie rozproszyło. Dzięki temu mamy teraz okazję to wszystko pokazać, tym się chwalić i naprawdę to jest nasz największy zasób, największe bogactwo, jeśli chodzi o zbiory Muzeum w Chrzanowie.